Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. W ratuszu nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na budowę ulicy Pileckiego. Po zerwaniu umowy z Pribexem, którego pracownicy byli gośćmi na budowie, ratusz wykonał inwentaryzację prac, zweryfikował odpowiednio dokumentację i na początku drugiej dekady czerwca ogłosił nowy przetarg. Jeszcze podczas inwentaryzacji ratusz przewidywał, że znalezienie nowego wykonawcy nie będzie łatwym zadaniem, ale takiego obrotu spraw chyba się nie spodziewał. Wszyscy oferenci zadeklarowali zakończenie budowy do końca lipca przyszłego roku. Dali 6-letnie gwarancje. Kluczowa zatem pozostaje cena. Do urzędu wpłynęło kilka ofert, ale najtańsza z nich jest o 8 milionów droższa niż zabezpieczone na tę inwestycję środki. Miasto było gotowe zapłacić wykonawcom niemal 12 milionów złotych, ale najtańsza oferta opiewa na prawie 20. Potencjalni wykonawcy są związani ofertami do połowy trzeciej dekady września. Teraz piłka jest po stronie ratusza. Jak udało się nam ustalić, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zawnioskował do przewodniczącego rady o zwołanie w sprawie tej inwestycji nadzwyczajnego posiedzenia rady. O tym, czy na rozorany wręcz teren między blokiem na Falka a kościołem Salezjanów wejdą budowlańcy, zdecydują radni. To jednak nie jedyny problem. Wszak z Pribexem rozwiązano jeszcze jedną umowę na budowę odcinka tzw. trasy wschodniej wraz z mostem i tunelem. Nie ma wątpliwości, że tutaj oferty będą również znacznie wyższe. Jak z tym problemem upora się samorząd i miejska kasa? Być może dowiemy się w najbliższą środę.